Myślę, że to jest jakby klucz do sukcesu ogólnie, jeżeli chodzi o friki, żeby było dla każdego coś miłego, nie? Kto według ciebie robi największe dymy teraz właśnie na tej gali? Kurczę, no to chyba każdy powie to samo. Chyba każdy powie Nathan Marcon, chyba każdy powie Denis Załęcki. No co, Nathan Marcon, Denis Załęcki, Amadeusz Ferrari, Adrian Cios pewnie to są takie osoby, które zawsze są najbardziej jakby dymogenne i to już jest takie jakby nazwisko, to równa się dymy, nie? Najbardziej chyba Nathan Marcon, bo on też jakby wszystkich tak naprawdę zaczepia bardzo często, nawet nie przeszkadza mu, że tu ktoś tu siedzi obok, tylko wszyscy równo trafiani. Można powiedzieć, że trochę rządzi. Wiesz co, no zależy czego kto szuka we frikach. No jeżeli szuka takich właśnie dymów, wyjaśnienia i tak dalej, no to myślę, że można tak powiedzieć. Co z twoją galą? Kiedy kolejna edycja? Kiedy możemy się spodziewać? Szykujemy teraz. No, na pewno będzie nas można zobaczyć na Ryukonie w Tauron Arenie w Krakowie 7 lipca. Dobrze mówisz? Tak, 7 lipca. No i szykujemy troszkę przebudowę teraz właśnie po tym wszystkim, co się wydarzyło, żeby wrócić też z regularnymi galami takimi naszymi. No i będziemy to też niedługo ogłaszać. Ale jeszcze chwilka, że tak powiem. Troszkę wody jeszcze musi upłynąć, głównie dlatego, że no mówię, no, ja się po prostu muszę jeszcze pozbierać tak zupełnie osobiście na każdym możliwym poziomie. Nie? Zaskoczycie czymś tym razem? Myślę, kurczę, że za każdym razem zaskakujemy. Myślę, że to jest jakby clue działań wrestlingowych, żeby za każdym razem było zaskoczenie, za każdym razem była niespodzianka, za każdym razem było coś innego, coś nowego. No i żeby wciągnąć ludzi w ten świat. Mhm. Tak jak powiedziałeś, w życiu są wzloty i upadki, każdy musi przez to przejść, także mam nadzieję, że wyjdziesz na prostą. Teraz jeszcze przejdę do sytuacji Don Cassio z Tyburskim na konferencji. Co myślisz o takim ruchu ze strony właśnie Don Cassio? Tyburskiego, okay. Przepraszam. No, Don Cassio ma cięty język, no to wszyscy doskonale wiedzą. Powiem ci, że te freak fighty też poszły w jakąś taką stronę, w sensie nawet nie powiem, że dziwną, no bo dymy większe, mniejsze były zawsze, ale no, kiedy ja się kłóciłem z Cassio, no to była wymiana na jakieś tam riposty, mniejsze, większe, śmieszniejsze, głupsze, a nie było, no nie dochodziło do takich rzeczy, nie dochodziło do rzeczy bardzo, no już takich, kurczę, graniczących, no nie wiem, no to już to patologia, przemoc, przestępstwo, cholera wie, ciężko mi bardzo powiedzieć i jakby absolutnie, w sensie mówię, no ja rozumiem, że w każdym człowieku są dwa wilki i jeden po prostu ma coś takiego, żeby być po prostu pacyfistą i jakby wiesz, drugi policzek, wiesz, odsłonić, kiedy pierwszy został spoliczkowany, no ale takich ludzi we frikach chyba zbyt wielu nie ma i myślę, że jeżeli ktoś po prostu rzuca jakimiś tam temat mocnymi słowami, to nie jest tak, że to jest dobre. Ja nie mówię, że to jest dobre, że pochwalam i tak dalej, bo nie, bo to, ja nie chcę tego oceniać. Powiem ci, że nie chcę tego oceniać. Ale no, wiesz, akcja, reakcja, nie? Ktoś coś powiedział, to mógł się spodziewać coś takiego, czy mógł się spodziewać, że się wydarzy coś takiego? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No, strasznie, strasznie gruba, strasznie czy gruba. Czy uważasz, akcja. Że słusznie Tyburski został wyrzucony z federacji? Oj. Wiesz co, no kurczę, no na pewno jest to jakiś precedens, w sensie na pewno jest to niebezpieczny precedens, gdyby nie została podjęta żadna akcja, to byłoby to bardzo niebezpieczne, bo to by był precedens na zasadzie, no aha, czyli tak można robić. No nie można tak robić. Znaczy, czy został wyrzucony? No myślę, że Paweł ma tyle i swoich projektów i jeszcze frikowych jakby rzeczy, że pewnie prędzej czy później gdzieś się odnajdzie. I bardzo ciężko jest mi to oceniać, bo dla mnie to jest takie na zasadzie, no z jednej strony ktoś prowokuje, więc jakby wiesz, wkładasz rękę do ognia i dziwisz się, że się oparzysz, no a z drugiej strony no tak, no jesteśmy jednak ludźmi, jesteśmy cywilizowanymi istotami, więc powinniśmy jakoś też kontrolować nasze zapędy. Nie? Ludwiczek przede wszystkim to jest człowiek, który nigdy w życiu no on jest jakby, jeżeli wyobrażasz sobie jakby influencer, słyszysz słowo influencer i myślisz o tych takich najgorszych cechach, taka właśnie próżność, taka nierobotność, takie po prostu dostawanie pieniędzy za nic, a zarazem jakby no dwie lewe ręce, niechęć do pracy, lenistwo i tak dalej, no to on byłby uosobieniem tego wszystkiego i no bo to jest ogromny rozstrzał właśnie z tym, jaki on się wydaje sympatyczny i tak dalej, kurczę, ja powiem szczerze, Ludwiczka bardzo zawsze lubiłem, znałem go mniej, znałem go bardzo tak powierzchownie, ale bardzo Ludwiczka lubiłem, bardzo zależało mi na tym, żeby robić z nim jakby jakieś wspólne projekty, bo uważałem, że właśnie nasze energie, nasze takie dwóch po prostu grubych, cringe'owych gości, że to się jakoś tam fajnie pozgrywa, no ale to było wszystko jakby
front, to była poza. No, Ludwiczek jest po prostu bardzo złym, zepsutym, dwulicowym, niesympatycznym, perfidnym, paskudnym człowiekiem i bardzo, bardzo, bardzo mi przykro, że na niego, że go poznałem, że jakkolwiek, w jakikolwiek sposób cokolwiek z nim zrobiłem. No i od razu jak człowiek jakby spojrzał, kto tam będzie, to jeżeli właśnie tam nie ma Natana Marconia, Adriana Ciosa, Denisa Załęckiego i tak dalej, to można się spodziewać, że będzie to wyglądało inaczej niż jeżeli są po prostu ci wirtuozi dymów. Dużo się mówiło o tym, że ciebie nie zobaczymy już. Gdzieś tam w kuluarach słyszałam, a jednak jesteś. A kto tak mówił? Nic mi o tym nie wiadomo. Na przykład Ludwiczek mówił, że cię je. A to no bez wątpienia, Ludwiczek mówi bardzo dużo rzeczy. Ludwiczek, ja się strasznie na Ludwiczku zawiodłem. Myślałem, ja w dużym stopniu myślałem, że on jest podobny do mnie, czyli taki właśnie trochę cringe'owy, sympatyczny, mały, grubiutki, pluchniutki, fajniutki, ale nie, no niestety okazał się dwulicową gnidą. Strasznie się zawiodłem, ale ogólnie te ostatnie miesiące są mega, mega, mega ciężkie, jeżeli chodzi o wszystko i z tą złamaną nogą i o ludzi po prostu. Ostatnio powiem ci, że tak ostatnie pół roku to najgorsze pół roku w moim życiu, zdecydowanie. Nie? Ludwiczek powiedział, że nie szanujesz ludzi. Jak się do tego odniesiesz? No kurczę, jakby Ludwiczka nie szanuję, ale to niestety on bardzo mocno na to zapracował. Jak ocenisz kartę walk? Jak zawsze eklektyczna, jak zawsze dla każdego coś miłego. Jestem mega zaszokowany tym, co możemy zobaczyć w walce w samochodzie. Nie wiem, czego się spodziewać, bo szczerze, jak usłyszałem o tym, kto będzie walczył i usłyszałem, w jakiej formule będzie walczył, to miałem takie zawsze coś nowego. Cloud zawsze zaskakuje. Czy pozytywnie, czy negatywnie, to już zostawiam podobnie ocenie widzów, ale zawsze zaskakuje. I myślę, że to jest na pewno bardzo ciekawe. Myślę, że AJ Challenge, czyli jakby dwie walki, to jest bardzo, bardzo coś mocnego. No kurczę, Ferrari, Załęcki, to jest coś, na co na pewno bardzo dużo osób sobie ostrzy zęby. Myślę, że fajnie, myślę, że ciekawie. No, myślę, że Marianna kontra Wiktoria Jaroniewska, to też jest ciekawa walka. Marianna jest bardzo, bardzo w gazie, bardzo jest medialna i bardzo dużo się wokół niej dzieje. Więc myślę, że tak naprawdę mówię, dla każdego coś miłego. No są też młode chłopaki, tiktokerzy, więc tak dla każdego środowiska jest troszkę na sportowo, troszkę na demogennie, troszkę tu. No, myślę, że to jest jakby klucz do sukcesu ogólnie, jeżeli chodzi o friki, żeby było dla każdego coś miłego. Nie? Troszkę tam poddymione, troszkę pośmiane, troszkę na sportowo. No a jeśli chodzi o streamerów, no to jest tam konflikt i dużo takich brudów. Brudów. Nie? No, myślę, że to czego się spodziewali, no a jak się podoba, no to oczywiście zawsze trzeba widzów pytać. No, ten roast był dużo spokojniejszy niż poprzedni, to na pewno. No tak, no to bardzo dużo zależy od składu. Ja myślę, że to od razu jak człowiek jakby spojrzy, kto tam będzie, to jeżeli właśnie tam nie ma Natana Marconia, Adriana Ciosa, Denisa Załęckiego i tak dalej, to można się spodziewać, że będzie to wyglądało inaczej niż jeżeli są po prostu ci wirtuozi dymów. Więc znalazł sobie cel, no świetny cel po prostu, 35-letni otyły ze złamaną nogą, no, wyborny cel po prostu, żeby sobie, wiesz, rozpoczynać, stawać w szranki, nie? No, nie wiem. Właśnie, co z nogą? Co się stało? Złamana, no to jest, mówię, no to ostatnie pół roku po prostu na każdym możliwym polu. Totalna porażka. Wiesz, no tyle rzeczy, co się wydarzyło, to jest też jedno, coś tam rzeczy, właśnie on coś tam mówił, że o, tam robienie z siebie ofiary i tak dalej. No to jest, wiesz, jakby wiesz, życie, wiesz, historia kołem się toczy. Ludzie mają lepsze chwile, ludzie mają gorsze chwile. Ja jestem w trakcie moich najgorszych chwil w życiu. Totalnie szczerze, bez jakby tutaj, wiesz, płakania w ramię, bez jakby użalania się, tylko po prostu szczerze. Jak mnie ktoś pyta, to ja po prostu mówię, nie? Że jest turbo źle. No jakby wszystko zbiło się tak naprawdę w jedno. Jakby mam nawrót depresji. Złamałem sobie nogę. Nie poszła gala. Nie poszła loteria. Cały syf właśnie z tymi Ludwiczkami i tak dalej. Nie? Mój tata jest chory i nie będzie go już niedługo z nami raczej, co też bardzo po prostu mnie kosztuje i bardzo mnie też wyłączyło głową z tych rzeczy, które się działy jakby w trakcie, bo to jest bardzo taka ciężka rzecz. No i teraz jakby w zeszłym tygodniu zmarł też mój przyjaciel właśnie, wrestler, w ringu wrestlingowym wielki, że tak powiem, rywal, w prawdziwym życiu przyjaciel, mentor i
to są rzeczy, które po prostu totalnie mnie, wiesz, psychicznie zniszczyły, wycieńczyły i odebrały mi bardzo, 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 bardzo dużo. Ja mam wrażenie, że przez te pół roku postarzałem się po prostu o 20 lat, nie? Ale no ponownie, jakby to są rzeczy, które się wydarzyły i ja, wiesz, no mogę po prostu się tym załamać, mogę, wiesz, siedzieć, płakać w kącie, mogę się po prostu wyłączyć z tego świata, albo mogę podjąć jakieś kroki, walczyć. Zajmie mi jeszcze trochę, żebym się pozbierał, zajmie mi jeszcze trochę, żebym wstał z kolan i żebym to wszystko jakoś poodbudowywał. Jeżeli będę musiał walczyć, nie na pięści, ale jeżeli będę musiał walczyć po prostu z Ludwiczkiem, no to zrobię to i zrobię to naprawdę, jakby zrobię to, bo to po prostu musi być zrobione, tak? Ale nie mam w tym ani celu, ani przyjemności, ani radości, ani w uzewnętrznianiu się z tymi moimi problemami, ani w tym, że on to będzie. Więc po prostu niech się ode mnie odjadnie Pawli jak najdalej. Właśnie jeszcze co do Ludwiczka, powiedział, że wyda na ciebie oświadczenie. Jak myślisz, co w tym oświadczeniu będzie? Czy spodziewasz się czegoś z jego strony? Niespecjalnie mnie to interesuje. Może niech robi, co chce, niech pisze, co chce, niech mówi, co chce, niech nagrywa filmy. On sobie musi tworzyć content. On nie ma contentu, więc musi sobie tworzyć content. No i chce zrobić dramę ze mną, proszę bardzo. Ja pewnie większość rzeczy, że tak powiem, ja niespecjalnie zależy mi na bronieniu jakby siebie, bo ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, jaki jestem, ja się nie muszę bronić. No ale na pewno będę bronił PTW, na pewno będę bronił moich zawodników, na pewno będę bronił ludzi, którym bardzo dużo zaszkodził Ludwiczek i ludzie, którzy z nim pracowali. I tego na pewno będę bronił. A jeżeli chodzi o siebie, jakby nie zależy mi na tym absolutnie. Mówię, jakby, wiesz, ja na to patrzę troszkę inaczej. My jesteśmy w tym świecie influencerów, w tym świecie po prostu wizerunku, w tym świecie, gdzie ludzie po prostu, gdzie wszystko jest na sprzedaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja taki nie jestem. Ja jestem w tym świecie, ale ja taki nie jestem. I po prostu mnie nie interesują takie rzeczy. Mnie nie interesuje kręcenie dram pod wyświetleniem. Mnie interesuje po prostu wykrzyczenie sobie walki. Jak ktoś jest po prostu dwójcową gnidą, to jest dwójcową gnidą. Ja nie chcę tej osoby w życiu, a nie chcę z tą osobą spędzać jak najwięcej czasu i rozmawiać, i dawać jej zarobić, i się spotykać, i tak dalej. Ja nie mam ochoty. Ja miałem szczerą nadzieję, że po prostu w momencie, kiedy skończył się po prostu ten projekt, to my się rozejdziemy w swoją stronę, ale jeżeli... Ale wiadomo, no, że musi jakoś sobie zarabiać, musi sobie jakoś dorabiać.